W latach międzywojennych na ziemiach polskich działało silne środowisko uczonych zajmujących się naukami matematycznymi. Skupieni byli w trzech głównych ośrodkach – lwowskim, krakowskim i warszawskim. Początki tego ostatniego związane są ze wznowieniem działalności w 1915 roku Uniwersytetu Warszawskiego, a także Politechniki Warszawskiej. Uczeni tzw. Warszawskiej Szkoły Matematycznej prowadzili badania m.in. nad logiką matematyczną, teorią mnogości, topologią i teorią funkcji rzeczywistych. Członkowie tej szkoły, Zygmunt Janiszewski, Stefan Mazurkiewicz i Wacław Sierpiński, w 1920 roku założyli pismo naukowe, które szybko osiągnęło znaczącą rangę na arenie międzynarodowej, a wydawane jest do dnia dzisiejszego. Fundamenta Mathematica. Ważnymi współtwórcami Warszawskiej Szkoły Matematycznej, których dorobek naukowy i odkrycia zalicza ich do grona uczonych światowego formatu, byli Karol Borsuk i jego uczeń Samuel Eilenberg. Karol Borsuk, jeden z najwybitniejszych polskich matematyków, urodził się w Warszawie w roku 1905 i był z Warszawą oraz jej ośrodkami akademickimi związany przez całe życie. Rodzina Borsuków się wywodzi z Kresów. Już jak mój ojciec miał się urodzić, to już przeprowadziła się do Warszawy. Ojciec jego, Marian Borsuk, był chirurgiem, pracował w Szpitalu Wolskim i cała rodzina już właściwie mieszkała w Warszawie i tylko od czasu do czasu na letnie tam okresy jechała na Kresy, gdzie był taki dosyć mały mająteczek, nazywał się Wiązowszczyzna i ta Wiązowszczyzna to było ukochane miejsce całej rodziny i mego ojca między innymi. Wiązowszczyzna oczywiście została poza granicami, obecnie jest na Białorusi. Naukę szkolną rozpoczął w 1915 w pierwszej klasie szkoły realnej, w późniejszym gimnazjum imienia Staszica, wówczas przy ulicy Polnej 60, gdzie w 1923 roku uzyskał świadectwo maturalne. W tym samym roku rozpoczął studia matematyczne na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Ważnym momentem jego kariery było uzyskanie w 1930 roku tytułu doktora na podstawie pracy o retraktach i zbiorach związanych. Promotorem był Stefan Mazurkiewicz. W 29 roku, czyli w wieku 24 lat, napisał pracę doktorską, nad którą tam pracował i to była praca o retraktach. To był taki rodzaj, taki dział topologii, który na trwałe wszedł w matematykę i bardzo zainicjował bardzo wiele badań na całym świecie. Zaczęły się pojawiać prace w tej dziedzinie. I to była pierwsza taka duża teoria, którą stworzył mój ojciec. Zainteresowania mego ojca były głównie geometryczne. On widział tą matematykę jakoś przestrzennie. Mówiło się zresztą, że widzi świat w bardzo wielu wymiarach. W 1938 roku Karol Borsuk został profesorem nadzwyczajnym. W okresie okupacji prowadził wykłady na potajemnie istniejącym Uniwersytecie Warszawskim i na kursie politechnicznym przy Szkole Budowy Maszyn imienia Wawelberga i Rodwanda w Warszawie. Niemniej, jak się okazało, nie miało to być jego jedyne zajęcie. Przyszła wojna i skończyły się nasze wyjazdy na Kresy. Wiązowszczyzna wpadła na zawsze w ramiona wschodniego sąsiada. Uniwersytety, podobnie jak szkoły średnie, od początku okupacji zamknięto i profesorowie z miejsca stracili pracę i źródło utrzymania. Profesor Borsuk przez jakiś czas prowadził sklepik papierniczy przy ulicy Wspólnej, ale funkcjonował on krótko, bo na wiosnę 1943 roku został zapieczętowany przez Gestapo, a jego pracownicy aresztowani. W
W sklepiku bowiem znajdowała się skrzynka kontaktowa Polskiej Podziemnej. Wuj Karol został aresztowany. Był przesłuchiwany przez gestapowców i siedział na pawiaku. Na szczęście udało się go wykupić. Ciocia Zosia i moja matka dotarły drogą znajomości do pewnej pani, która miała towarzyskie, może intymne, kontakty z jakimś gestapowcem i za jej pośrednictwem przekazały grubą łapówkę. Zanim jeszcze powstał sklepik, profesor Borsuk wpadł na inny pomysł zarobku. Wykorzystując swoje matematyczne uzdolnienia, a także zainteresowania ludyczne, wymyślił grę Hodowla zwierzątek. Postacie zwierzątek były drukowane w jakiejś oficjalnej drukarni, ale klejenie kostek i cała robota wykończeniowa odbywała się w domu drogą manufaktury. Szybko po wojnie okazało się jasne, że profesor Borsuk jest matematykiem światowej sławy. W roku 1946 został na pół roku zaproszony przez Uniwersytet Amerykański w Princeton. Gdy wrócił, Uniwersytet Warszawski działał już pełną parą. Hodowla zwierzątek, która jak się zdawało całkowicie spłonęła w ogniu niszczącym Warszawę, nie była już potrzebna jako źródło utrzymania rodziny Borsuków. Utonęłaby całkiem w falach niebytu, gdyby jakimś cudem nie przechował się jeszcze jeden egzemplarz w domu moich kuzynów zaborskich w Pruszkowie i gdyby firma Granna nie dała jej nowych nagłówków i nowego życia. Tuż po wojnie, w 1946 roku, został profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego. Objął wówczas kierownictwo Katedry Geometrii, następnie Zakładu Matematyki, który został przekształcony na Instytut Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. No, profesor Borsuk prowadził zajęcia. One nie dotyczyły może studentów najniższego, tego pierwszego roku, ale już nie pamiętam, na drugim albo na trzecim roku już miałem możliwość słuchania jego wykładów. Chyba pierwszy wykład, jaki słuchałem, to był z geometrii różniczkowej, znaczy ze wstępu do geometrii różniczkowej. Profesor Borsuk, który był, prawda, jednym z bardzo dobrze znanych, uznanych profesorów i jest też słynął z tego, że prowadził bardzo interesujące, takie głębokie matematyczne wykłady i to rzeczywiście się potwierdziło. Słuchałem tego wykładu z wielkim zainteresowaniem. Później zdawałem profesora Borsuka ten egzamin. On wymagał dużo, ale był bardzo przyjemnym egzaminatorem, niezłośliwym, dowcipnym. Później ja wyjechałem do Stanów Zjednoczonych, więc utraciłem kontakt w ogóle z Uniwersytetem Warszawskim, z matematykami tutaj. No i potem jak wróciłem ze Stanów Zjednoczonych po 2 latach, to chodziłem na seminarium, które profesor Borsuk prowadził w Instytucie Matematycznym PANEM. To było cotygodniowo seminarium, które skupiało właściwie wszystkich topologów wówczas warszawskich, ale często również przyjeżdżali tam topologowie z innych miast, a oprócz tego i goście zagraniczni. Pamiętam szereg takich wybitnych gwiazd matematyki międzynarodowej, którzy byli gośćmi tego seminarium i bardzo dobrze to seminarium wspominam. Główną dziedziną matematyki, której dotyczyła działalność badawcza Karola Borsuka, była topologia geometryczna. W tym zakresie profesor Borsuk był twórcą 3 teorii. Oprócz teorii retraktów, drugą stworzoną w latach 1931-39, była nowa metoda badania własności topologicznych przestrzeni za pomocą ich przekształceń w sfery. Borsuk był także autorem tzw. grup kohomotopii, które rozwinięte przez Spaniera w teorię weszły do klasycznych metod teorii homotopii i topologii algebraicznej. 3. teorią stworzoną przez Borsuka była teoria kształtu. Teoria ta znalazła wielu zwolenników tak w Polsce, jak i w innych krajach. Uwieńczeniem badań w tym zakresie jest monografia Theory of Shape. Około 68, czyli już jako człowiek 60-kilkoletni, stworzył drugą teorię, która się nazywa teorią kształtu i była również bardzo rozprzestrzeniła się szeroko w matematyce i spowodowała wybuch jakby badań w tej dziedzinie.
Wiele prac profesora Borsuka dotyczy także innych dziedzin matematyki i każda z nich zawiera ważne wyniki, między innymi z pogranicza geometrii i topologii, na przykład twierdzenie Borsuka Ulama. Z profesorem Ulamem przyjaźnił się bardzo i takie twierdzenie o antypodach było. Ulam, który wtedy był w tej lwowskiej szkole, był lwowskim matematykiem, postawił problem, a mój ojciec ten problem rozwiązał. Na podstawie twierdzenia Borsuka Ulama można dowieść dwóch innych. Twierdzenia o kanapce i twierdzenia o naleśnikach. Karol Borsuk opublikował około 180 prac badawczych, a także podręczniki Geometria analityczna wielowymiarowa oraz napisane wspólnie z Wandą Szmielew Podstawy geometrii. Był wielokrotnie zapraszany na wykłady przez uniwersytety zagraniczne, np. University of Berkeley, Madison, New Brunswick, Riverside, gdzie prowadził semestralne zajęcia. Wykładał w 60 ośrodkach matematycznych na świecie. Wybitną działalność naukową profesora Borsuka uhonorowało Polskie Towarzystwo Matematyczne, powołując go na członka honorowego w 1975 roku oraz Uniwersytet w Zagrzebiu tytułem doktora honoris causa. I mój ojciec po wojnie zawsze szukał jakiegoś miejsca takiego wiejskiego, które by mogło zastąpić tą Wiązowszczyznę. I w końcu znalazło się takie miejsce koło Bieli, nazywa się Radachówka. I ta Radachówka odegrała bardzo ważną rolę w życiu dalszym naszej rodziny, bo znowu były te jazdy i zajmowanie się tym domem, całym tym gospodarstwem. Był człowiekiem bardzo dobrym, bardzo mądrym w tym takiej swojej skromności i w tym szacunku dla innych ludzi. To się akurat właśnie przekładało na jego stosunek do uczniów również, że szanował rozmówców, szanował wszystkich ludzi i niezależnie od pozycji w świecie nauki i także, aczkolwiek nie znosił partołów, powierzchowności, lenistwa. W pewnych sprawach był dość surowy, również jako ojciec. Jeśli chodzi o pomoc rozmaitym ludziom, którzy byli w ciężkiej sytuacji, to zawsze był szczodry, zawsze wspierał, pomagał. Wiem też, że była jakaś taka sytuacja, że tam było tacy gospodarze w tej wsi i mieli córkę, która miała duże problemy z matematyką. No nie była chyba zbyt zdolna generalnie w ogóle. No i pamiętam jednak profesor udzielał jej takich podstawowych korepetycji. Próbował ją nauczyć tej matematyki. Była taka sytuacja kiedyś. Nie wiem, czy jej to pomogło. Obawiam się, że nie. Karol Borsuk mieszkał w Warszawie przy ulicy Filtrowej, gdzie dziś wisi tablica upamiętniająca jego postać. Zmarł 24 stycznia 1982 roku. Został pochowany na Powązkach. Jego imieniem została nazwana ulica na warszawskich Kabatach. Karol Borsuk, jak każdy pracownik naukowy, kształcił uczniów. Najwybitniejszym jego doktorantem okazał się być Samuel Eilenberg. Samuel Eilenberg, który był uczniem mego ojca, jego doktorantem, i oni ze sobą współpracowali. To był również bardzo zdolny człowiek. Tym, że właśnie mój ojciec miał tą wizję geometryczną zawsze, a Eilenberg jakby przenosił to na taki świat algebraiczny. Ta topologia algebraiczna rozwijała się później, no, powiedzmy, nie w tym kierunku, który reprezentował Vietoris, no to właśnie profesor Eilenberg
był twórcą, można powiedzieć, że twórcą współczesnej topologii algebraicznej na skali zupełnie takiej światowej, międzynarodowej. Może na swoje szczęście wymigrował na Zachód, no i zrobił tam no, rzeczywiście imponującą karierę profesor Samuel Alim Eilenberg. No, jeśli bym miał tutaj porównywać go z innymi, no to rzeczywiście to była gwiazda pierwszej wielkości. No, może Banach też był matematykiem też tego rozmiaru jak Eilenberg, ale oni są trudni do porównania. Jeden działał na innym polu, drugi trochę na innym polu, ale i jeden i drugi dali podwaliny pod rozwój matematyki w zupełnie nowych jakby kierunkach. Samuel Eilenberg urodził się w 1913 roku w Warszawie, w zamożnej rodzinie żydowskiej. Do rodziny jego matki, Zylberów, należał browar w Lublinie, produkujący m.in. piwo Perła. W Warszawie Eilenbergowie mieszkali przy ulicy Twardej, na rogu ulicy Mariańskiej, niedaleko Placu Grzybowskiego. Samuel uczęszczał do gimnazjum Ascola, znajdującego się tuż obok synagogi z Natłomackiem. Tam uzyskał maturę w 1930 roku, po czym rozpoczął studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego. Praca magisterska z 1934 roku o przekształceniach periodycznych powierzchni kuli, opublikowana w Fundamenta Mathematica, wytyczyła kierunek jego zainteresowań w stronę związków algebry i topologii. Później, studiując pod kierunkiem Karola Borsuka, otrzymał tytuł doktora w 1936. Lista jego osiągnięć jest niezwykła. Wystarczy wspomnieć, że pierwsze 37 artykułów opublikował jeszcze przed emigracją z Polski w 1939 roku i prawie wszystkie z nich są napisane po francusku. Nie miał nawet 20 lat, gdy zaczął drukować swoje naukowe prace. Wiosną 1939 roku jego ojciec powiedział mu jednak: Sami, sprawy w Polsce nie wyglądają najlepiej, uciekaj stąd. Tak też zrobił, przyjeżdżając do Nowego Jorku 23 kwietnia 1939 roku i od razu meldując się na Uniwersytecie w Princeton. Tam Oswald Veblen i Salomon Lefschetz witali matematycznych uchodźców i pomagali im znaleźć posady na amerykańskich uniwersytetach. Dorobek Samiego w dziedzinie topologii był dobrze znany. To też znalazło się dla niego miejsce na Uniwersytecie Michigan. Szybko zadomowił się w środowisku tamtejszych topologów, gdzie wiodącą postacią był Norman Steenrod. Jego artykuł z 1940 roku w Annals of Mathematics sformułował i skodyfikował teorię przeszkód, niedawno wprowadzoną przez Hasslera Whitneya. Dyskutował też z Lefschetzem, uważając, że jego książka z 1942 roku niezbyt jasno traktuje homologię singularną. Dostarczył jej eleganckiego i definitywnego wytłumaczenia w Annals w roku 1944. W 1946 został mianowany profesorem Uniwersytetu Indiana. Po roku przeniósł się do Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku, gdzie pozostał do końca swojej kariery. Na Columbia University Sami podjął energiczne kroki, aby zbudować swój zakład. One thing about Sami though was his tremendous energy and his willingness to share, not only to share, but almost to impose his ideas and ways of thinking on all those around him. When you walked into a room full of mathematicians, no matter how full, you always knew if Sami was there, and all to the good. Wyszkolił wielu absolwentów. Jego uczniowie i postdocy z teorii kategorii to m.in. David Buxbaum, Peter Freid, Alex Heller, Daniel Kahn, Bill Lover, Miles Tierney i inni. Był niezwykle inspirującym nauczycielem. It was nice to have a professor with whom I felt I shared some cultural background. He was Polish, he was Jewish, as were my maternal grandparents. When I first met Sami, this was in 1947, the war had barely been over and had been very much on all of our minds for many years. There really was no need to mention the Warsaw School. I think that every graduate student in mathematics, as well as faculty,
knew about the Warsaw School, the Hungarian School, the mathematicians that had made it out, and those who hadn't. We all pretty much took for granted the excellent quality of those schools. Lata 1950-51 sami spędził w Paryżu. Brał udział w moim seminarium w École Normale i poświęcił ten czas na zagadnienia kohomologii grup, sekwencji spektralnej i teorii Snopa. Stopniowo pojawiała się teoria łącząca znane już idee, jak kohomologia grup, kohomologia algebry Liego, algebra asocjacyjna w jedno. Wówczas objawiła się nam koncepcja hiperhomologii. Nasz początkowy projekt pisania wspólnych artykułów zaowocował opublikowaniem książki Homological Algebra. Wydana została w 1956 roku przez Princeton University Press. Oczywiście współpraca ta zajęła wiele lat. Sami był częstym gościem w moim domu w Dolomitach. Stał się też niemal członkiem mojej rodziny. Przez 15 lat był członkiem francuskiej grupy matematyków, publikującym pod fikcyjnym nazwiskiem Nicolas Bourbaki. Grupa ta zasłynęła nie tylko istotnym wkładem w rozwój matematyki, ale także swoimi żartami oraz zabawnymi nawiązaniami do tego, co było trendy w owych czasach. Na przykład, sekwencja spektralna jest jak mini spodniczka. Pokazuje to, co ciekawe, ale okrywa to, co istotne. Współpraca z MacLeanem zaowocowała powstaniem teorii kategorii. Była to przestrzeń badań, która intrygowała ich obu przez całą resztę kariery. Sami kontynuował pracę nad tymi zagadnieniami, co przyniosło efekt w postaci wydanej w 1974 roku książki Automaty, języki i maszyny, opisanej przez recenzenta tak. Jedno z najważniejszych wydarzeń w nauce matematyki o badaniach w informatyce i matematyce stosowanej. Jednym z jego uczniów, który rozwijał później te zagadnienia, jest profesor Martin Golombik. When I began to be interested in computing, I was a mathematics student, and Eilenberg was the only person doing things that were related to computing. So I spoke with him, and I took the manuscript that he was working on at the time, volume A of his series on computability, automata, languages, machines, and I proofread it during a summer. When I came back, decided that I would be he would be my advisor, and he asked me to come twice a week and just lecture to him on whatever seemed interesting to me from the literature. He said, "I'm pretty smart. I could follow whatever you have to tell me about." I worked on several papers, reading them, understanding the whole theory, and eventually, although I had some partial results, I wasn't getting too far. And so I avoided going and seeing him for about 3 months or so. Finally, I ran into him in the coffee room, and there was no choice. So I went to him and I said, "I'm just not progressing well on the problems that I've been working on. Maybe you should give me a problem." And he said, "Well, I could do that. But I thought you were better than that." Well, needless to say, I took that as a challenge. And within 2 weeks, I had a breakthrough, which basically led me to my thesis and eventually to my first book on algorithmic graph theory. Samuel Eilenberg był człowiekiem o wielkiej charakterystycznej osobowości. Wielu jego współpracowników, studentów podkreśla też jego otwartość i życzliwość, z jaką się spotkali, co miało wielki wpływ na ich rozwój, a tym samym wytyczyło ich dalsze życie. Samuel Eilenberg otrzymał wiele prestiżowych nagród, w tym przyznawaną w Izraelu Nagrodę Wolfa z 1986 roku w dziedzinie matematyki za swój epokowy wkład w rozwój algebraicznej topologii i homologicznej algebry. Oraz stopni honorowych, m.in. Uniwersytetu Pensylwania. Posiadał także członkostwo National Academy of Science Stanów Zjednoczonych, a także od 1991 roku Polskiej Akademii Nauk, do czego przyczynił się m.in. profesor Andrzej Białenicki-Birula. W latach 90. profesor Eilenberg był częstym gościem w Polsce. Przyjeżdżał z okazji konferencji i sympozjów, ale były to dla niego także podróże sentymentalne, podczas których odwiedzał z miejsca znane z dzieciństwa i pozostałych przy życiu dawnych znajomych, a także delektował się smakiem polskich truskawek.
Estetyczne zasady, jakie kierowały pracą Samiego w dziedzinie matematyki, znalazły również wyraz w jego pasji do kolekcjonowania dzieł sztuki. Jego sława w tej branży przyćmiewała wręcz jego osiągnięcia w matematyce. Znany wśród specjalistów jako profesor, Sami zebrał jeden z najbardziej znaczących zbiorów sztuki Azji Południowo-Wschodniej, zwłaszcza indyjskiej. Był w Indiach częstym gościem. Z początku pojawiał się tam jako wykładowca w Tata Institute, gdzie jego osobowość także tam nie pozostała bez wpływu na losy studentów. Wizyta, jaką Eilenberg złożył w 1956 roku w Tata Institute of Fundamental Research w Mumbai, okazała się być najbardziej istotnym wydarzeniem w mojej karierze jako matematyka. Eilenberg zaprosił mnie na swoje wykłady i wydaje mi się, że chciał ocenić moje zainteresowanie matematyką oraz moje możliwości w zakresie samodzielnej pracy, to też dodał. Nawiasem mówiąc, potrzebuję dowodu uzasadniającego wynik w pracy z zakresu topologii, którą właśnie piszę. Bardzo bym się ucieszył, gdybyś mógł mi w tym pomóc. Muszę powiedzieć, że pracowałem nad tym cały dzień, ale udało mi się udowodnić to, czego on oczekiwał. Kiedy Eilenberg opuścił już Mumbai w 1957 roku, ja razem z dwoma studentami założyliśmy grupę nazwaną Dimension Club i kontynuowaliśmy pracę nad zagadnieniami algebry homologicznej. To był naprawdę cudowny czas. Pewnego dnia, jeszcze w 1956 roku, Eilenberg, który był dziekanem Wydziału Matematyki na Uniwersytecie Columbia, napisał, że uczelnia zdecydowała o przyznaniu mi stypendium Higginsa na studia doktoranckie. Zatkało mnie. Robienie doktoratu za granicą znaczyło wiele, ale nie czułem się gotowy na opuszczenie kraju, przyjaciół i rodziny na kilka lat. Mimo to Eilenberg, który nigdy nie dawał za wygraną, powtórzył swoją ofertę w następnym roku akademickim, z której wówczas skorzystałem. Podczas pobytu w Indiach, Eilenberg nie zapomniał też o swoich uczniach, których pozostawił na Uniwersytecie Columbia. Before finishing my thesis, Sammy went on another leave, this time to India. When I finished, I had my orals, I passed them. I had a final draft of my thesis. I mailed it to him with a covering letter telling him that I had passed. And he sent back a letter, and I didn't notice this at first. You realize all the letters, all the exchanges I had ever had, dear Professor Eilenberg, signed it David, and he would say, dear Mr. Buxbaum, signed it Professor Eilenberg, or S.E. Eilenberg. But this time, the letter he sent me was, dear David, and it was signed Sammy. And that, of course, was, let's say, the beginning of my of our professional relationship. I had become a man. W 1987 roku Sammy przekazał znaczną część swojej kolekcji Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku, która dzięki tej darowiźnie przyczyniła się do ustanowienia profesury imienia Eilenberga na Uniwersytecie Columbia. Obecnie na Uniwersytecie Columbia corocznie odbywa się cykl wykładów znany jako Samuel Eilenberg Lectures. Samuel Eilenberg zmarł 30 stycznia 1998 roku w Nowym Jorku. Ścieżki kariery naukowej Karola Borsuka i Samuela Eilenberga rozpoczęły się w środowisku Warszawskiej Szkoły Matematycznej, prężnym ośrodku studiów nad topologią. Wojna i jej konsekwencje spowodowały jednak, że potoczyły się dalej w różnych kierunkach. Jednakże zaszczepiona w przedwojennej Warszawie pasja do stawiania pytań i zgłębiania matematycznych problemów towarzyszyła im przez całe życie, bowiem jak pisał Hyman Bass, uczeń Samuela Eilenberga, matematyka jest jedną z najgłębszych i najsilniejszych ekspresji czystego ludzkiego rozumu, a jednocześnie najbardziej fundamentalnym źródłem opisu i analizy naszych doświadczeń.